Dzień dobry wieczór. Jam jest Starki, to jest Ratropolis, no i gramy. Oczywiście, żeby nie było, odcinek, który tu widzicie, jest jedynym z tej gierki. Bardziej jako ciekawostka i ewentualne zachęcenie, żebyście zajrzeli do naszego mistrza humora, Manoniego. Bo taka ciekawostka, nie dosyć, że jest on mistrzem chyba w tą grę. Serio, zobaczcie jego odcinki, bardzo polecam. To jeszcze, jak widzicie, piękny polski język jest właśnie jego autorstwa. Tak, bez zbędnego gadania, chciałbym wam po prostu zaprezentować gierkę trochę, jak widzicie. Pierwsza sprawa, co jest? A, dobra. Jest tu 6 postaci, którymi można grać, że tak nazwę, czyli tam 6 opcji. A, dobra, kursor widać. I nie będę może tutaj dużo o tym opowiadał, poza tym, że każdą postać inaczej się odblokowuje. I każdą z postaci za granie zdobywamy expy, odblokowując karty. Tak szczerze, chyba każda postać miała 3 tej blokady, czyli 3 unlocki. Na kupcze, jak widzicie, pozostał mi jeden, na budowniczym jeden. Na naukowcu jeden i na generale 0. A pozostali właśnie, jak widzicie, no mam już wszystko. Ale nie będę tutaj teraz o tym opowiadał. Dzisiaj chciałbym właśnie wam, jak już powtarzam, pokazać rozgrywkę. Oczywiście zaprezentuję podczas tego króciutkiego odcinka wszystkich prawdopodobnie. Poznając co mnie, to będę nie źle lamił, bo jak na razie mam tylko, powiedzmy, z 2 sukcesy szamanem na koncie. A poza tym to nic takiego. No więc, bez zbędnego gadania, gra się wczytuje. No. Gramy na losowej planszy, żeby nie było, każda się trochę różni. Trafiła się chyba najbardziej podstawowa, czyli las bodajże. Nie znam się na nazwach, więc no za dużo tutaj teraz na ten temat nie powiem. Poza tym, że jak widzicie, gierka jest po części karciangą, po części city builderem, gdzie naszym głównym celem jest w sumie bronienie naszych terenów, no, przed najazdami dzikich stworzeń i zbudowanych szczurów. Bo w sumie tak cała gra toczy się wokół, tak można powiedzieć, szczurów, którymi też my zarządzamy. No, ale jak mówię, chcecie więcej, idźcie do Manoniego, on wam opowie wszystko, co i jak. Ja tutaj tylko na szybko właśnie chcę wam zaprezentować już bezpośrednią rozgrywkę, bez zagłębiania się w wielkie szczegóły. No, więc jak widzicie, są fale, mamy armię, która się wystawia. Za wyglądną falę mamy nagrody. Są różnorakie, nowe karty, domy, poziomy, złoto, usuwanie kart. A czasami nawet takie specjalne rzeczy, tutaj widać to. To będą chyba doradcy czy coś takiego. Jak mówię, nie chcę się zagłębiać jakoś szczególnie w detal. Jest to raczej temat dla Manoniego bardziej, który ogrywa grę dłużej niż ja, zna się tym lepiej. Jak mówiłem, on jest autorem polskiego tłumaczenia, więc jeszcze dodatkowe po prostu gratulacje dla niego za dobrą robotę, bądź co bądź. No, więc grając z kupcem, pod literą M, jak widzicie, mamy opcję odrzucania kart, żeby zbierać złoto, oraz, jak podwiedza nasz kupiec, czyli to, co tutaj widać, mamy 25% tańsze te wszystkie karty. I żeby nie było, zagram tak, jak gram zazwyczaj. Nie będzie to optymalne, ale po prostu szaman doprowadził mnie do zwycięstwa, to może tutaj też się uda. Jak widzicie tam... Dobra, jeszcze tylko na szybko. Jest tu kilka kolorów kart, każde z innego rodzaju. Zielone są to karty głównie ekonomiczne, czyli zarabianie i inne, zarządzanie pieniędzmi. Żółte to budynki. Przeróżne działania, ale tak. Niebieskie to są umiejętności, różne działania naprawdę. Od, jak widzicie, 40 obrażeń przeciwnikowi po naprawienie murów, czy zwiększanie pojemności ręki. Ja w sumie mur też wezmę. No. I ogólnie mówiąc, jeszcze czerwony to właśnie jest wojsko. Budynki są kartami jednorazowymi. Na zasadzie postawimy budynek i drugiego już nie ma. Natomiast pozostałe no zawsze wracają wraz z przytasowaniem talii. I zobaczmy, co my tu mamy. Usuwanie kart, trochę złota, poziom. Nie, no biorę poziom, bo szczerze nic lepszego nie ma. I dobra. Swoją drogą, myślę, że niektórych może zastanawiać, czym kupiłem garbarnię. Co to jest łup? Ogólnie łup tutaj to jest, można powiedzieć, złoto, które wypada z przeciwników. Natomiast market, który kupiłem, pozwala nam co 120 sekund, czyli co 2 minuty, no, kupować darmową kartę. Chciałem sobie kupować darmową kartę, też sformułowanie. Po prostu kupować kartę. Przydatne, jak się nie chce czekać na kupca, do którego nie mam farta, natomiast wcześniej wymieniany już tutaj Manoni, no, powiem tyle, pojął tajniki sztuki przywoływania kupców, więc no, on zawsze wie, kiedy będzie, jak jest. I proszę właśnie, kolejny element, eventy. Karta, dwa mu dwie, albo doradcy, ja zawsze biorę doradców i wam też będę to radził. No, po prostu trafił się dosyć kiepski, ale zawsze coś.
Chociaż osobiście miałem nadzieję na pewnych bardziej interesujących osobników. No i tutaj kolejne wydarzenie. Jak widzicie, ostatnio na 10 fal nie przeżyłem z 30, więc nie mogłem wybrać opcji żadnej, która by dawała tam bonusy. Zobaczmy, jakie karty. Laboratorium. Trochę ryzykowne, ale niech będzie, że wezmę. W sumie znam parę kart umiejętności, które mogłyby znacznie pomóc. I kolejne wydarzenie. Karta ekonomii albo budynku. Ekonomia. Serio, ser. Chyba najgorsza z kart możliwych, jakie mogłem tutaj dostać. I dobra, skoro już mam tutaj mur, to trzeba będzie go też trochę poszerzyć. Serio. Tak rozwijam, tak pcham, tak wszystko, a nawet nie mam miejsca na armię, bo właśnie warto się sądzić, że właśnie te domy są istotne, żeby dać miejsce armii i w ogóle. Nie, sera ostatniego nie rzucam. Tak naprawdę ser opłaca się rzucać tylko jak macie dwa na ręce. Albo więcej, ostatniego zawsze się zostawia na odrzucenie, bo no się na tym traci najprościej w świecie. Dobra. W sumie teraz jedyne, co mogę powiedzieć, że warto byłoby wziąć, to jest jakieś wojsko, ale no. Poziom przywódcy za połowę złota. Karta jakaś fajna, nope. Więc bierzemy chałupę. Dobra. Dobra, szybko, szybko. Nie ten numer. I okej. Póki jeszcze jest chwila, trzeba szybko dobudować tej oddziałów, żeby się nie przydarli, bo zaraz będą nowi przeciwnicy, jak widzicie, gdzie taki wielgach on już był. Jeszcze są takie normalne, malutkie szczurki. Są potem jeszcze jakieś dziwne stwory, które plują takimiś kulkami kwasu. I potem najgorsze, co istnieje, czyli skaczące dziadostwa. 75 za kartę armii, biorę. Wygnana. Nieźle. Jedna z lepszych kart, co prawda. No, sytuacyjna mocno, nie ukrywam. Zazwyczaj kładę w ten sposób. Ale powiem szczerze, idealna do obrony, jak właśnie takie dziadostwa przeskoczą. To są skaczące właśnie przeciwniki. No i jak widać, wywołałem wilka z lasu. Po co ja to użyłem? Nie wiem. No tak więc, jak już są tutaj takie problemy, to niech ona idzie się tym zająć. Naprawdę polecam, mocna karta. Jedne co to właśnie to, że no musi być odosobniona, żeby dobrze działać. A im mniej ma otaczających ją sojuszników, tym jest lepiej. Dobra, mniejsza z tym, kolejna wygnana. Okej, za chwilę może się tym zajmiemy. Pikinier, idealnie. Chociaż nie ukrywam, jak tłumaczenie by nie było super. Tak, a niestety trochę traci się tutaj już te smaczki, które są, bo jak się gra po angielsku, prawie każda nazwa, taka ciekawostka, jest wariacją słowa, znaczy jest z wariacją słowa szczur, czyli rat. Tutaj no niestety są to takie normalniejsze nazwy, nie powiązane w żaden sposób z samym w sobie szczurami. I chyba właśnie zaraz pożegnamy kupca, patrzę na to, że się nie skupiam na tym wszystkim. Chcę. Jeśli nie dostanę tutaj zaraz kartę ataku, to już po mnie. Albo karty rekrutacji, w sumie karta rekrutacji też by mogła mnie uratować. Ale laboratorium, proszę cię. No, to by było na tyle. Nie wiem, czy jest cokolwiek, co by było w stanie mnie uratować. Ale jak mówiłem, to nie chcę pokazywać skilla, czy też jego brak. Ja chcę tu po prostu pokazać gierkę i no, nie ukrywam, robię to dlatego, że ta gra jest prosta, przyjemna, często w nią pogrywam. Trochę czasu na przygotowanie odcinka zabrakło. Ale dobra, mam 9 minut. Jak widzicie, kończy się tak już nasze życie, bo potwory idą, nie powstrzymam ich. Ale mówiłem, ja tutaj nie gram po to, żeby pokazać, jaki jestem wspaniały. Poza tym, no, nie ukrywam, jak mówię, na prędce z tym ze strony nie myślę. No i może przejdźmy jeszcze do innych postaci, które mogę wam pokazać, takich ciekawszych. A dobra, tym razem pokażę budowniczego. Jak zwykle losowa plansza na poziomie normalnym. Tym razem powiem wam tyle. Budowniczy jest najlepszy pod tym względem, że potrafi ulepszać budynki, kładąc drugą kartę budynku tak po prostu na budynek już postawiony. I używając mocy po prostu generujemy sobie darmowe karty budynków.
Dobra. Dawaj strażnika. Zobaczymy, co tam się trafi. Garbarnia. No powiem szczerze, mogło być lepiej. Co ja tam będę narzekał? Przynajmniej będziemy więcej zarabiać już na pierwszych starciach z przeciwnikami. O 4 złota więcej, nawet tu macie wytłumaczone, jak to działa. To pisze łup tu zdobycz. Ale nie przejmujcie się tym delikatnym rozjazdem tekstów. Jak najbardziej wszystko jest spójne w grze i w ogóle. Więc no, nie wiem, co więcej mogę dodać. Po prostu popatrzcie, jak pięknie nasz milicjant wraz ze strażnikiem zabije te szczurki. I standardowo pokonałem, jest skrzynka. I ze wszystkich tych opcji chyba najbardziej by się opłaciło poziom przywódcy. Wiem, że to może być delikatny błąd, więc Manon, jeśli to oglądasz, krytykuj ile chcesz, pouczaj. Ja mówię, ja to chcę tylko ci zrobić reklamę. Może lepiej byłoby doma, żeby mieć większe miejsce na te całe oddziały. Ja tam nie wiem, co my tu mamy. O, na pewno to się przyda. Uwierzę też. I dobra. Idą dalej szczurki. I jeszcze powinna ta dwójka sobie poradzić bez zbędnych problemów. Podatku jeszcze gruntowego nie można zarzucać, bo się nie opłaca. Mamy pikiniera, super. O, na szczęście od tej strony znowu. I jakie mamy karty? Herbarnia czy procarz? Nie, no muszę procarza. To jest za dobre, żeby go nie brać. Dobra. I tak, serw. Przemieszaj. No i właśnie dzięki temu, że już mamy procarza, możemy spokojnie tutaj generować pomału armię na drugą stronę. No jak widzicie, właśnie jest też ten cały pluj, o którym już opowiadałem. Nie jest szczególnie groźny poza tym, że wkurzający mocno tym, że no, strzelców łatwo eliminuje, bo zazwyczaj strzelcy mają bardzo mało życia. No a on jak trafi tu, to oczywiście ich dobije, dlatego też te wieże uwielbiam, bo zawsze mają taką dla mnie drugą delikatną cechę, takiego pseudo... taki pseudo blokady, powiedzmy, właśnie przed zabijaniem strzelców. No i mamy tartaka. Dzięki niemu możemy teraz taniej budować budynki, ulepszamy garbarnię. Nie wiem, ile się ulepszyło tak naprawdę. Chyba podwójny efekt, bo niektóre budynki właśnie mają podwójny efekt, inne trochę lepsze. No, wiem, że może to jest nieopłacalne, że na początek powinienem zrobić wszystko, żeby podatek gruntowy, ciąg gruntowy, zawsze mi się plączy, no, był opłacalny w użyciu, no ale jak widzicie, ja gram tutaj głównie na pokaz. Nie gram optymalnie, jak już mówiłem, jestem tego świadem. Ale coś tym będę przejmował, jak mówiłem. Dobra. I dobra, tu tym razem... Nie, no muszę wybrać tą opcję. Aż szkoda nie brać tych poziomów. Dobrze, nic przydatnego, więc bierzemy doma. Generujemy szybciej walkę. Ta armia powinna sobie spokojnie poradzić. O, widzę, że jakieś wydarzenie biegnie. Szybko przemieszać. A, mamy doma. I co my tu mamy? Super, po prostu super. Podatek gruntowy chyba już się opłaca. Tak, masz dwie monety daje. Więc już jest opłacalny, delikatnie. Szybciej gro. A właśnie, kupiec przybył. Jak zwykle, kiedy mnie nie stać. Chyba musimy mieć takiego pecha za każdym razem. Więc proszę cię, armio, przynieść dochody, które są wystarczające, żeby kupić zbrojownię. I tyle było ze zbrojowni. Drugi raz już jej nie zobaczycie dzisiaj, wam to gwarantuję. Mam po prostu swojego farta. Trzeba w sumie jego brak. Dobra, ulepszam domek, podatek. Co? I ogólnie mógłbym przytasować karty wcześniej za pieniądze, ale nie ukrywam, nigdy tego nie robię. Chyba, że jest naprawdę krytyczna sytuacja, ja jestem bardzo bogaty. Ale na początku nigdy. Ze względu na to, że zazwyczaj w ten sposób i tak nie będę mógł nic lepszego zdziałać. Dobra. Używam tego, zobaczymy, czy jakieś są porządne karty. Straż pożarna, reszta nope. A z drugiej strony, widzicie, spokój, cisza. I powiem, że mógłbym pomyśleć o spichlerzu czy coś, ale kogo będę okłamywał, nie korzystam za często z tych budynków. No i nareszcie mam tym razem skrzynię skarbów. Po bossie dostałem właśnie legendarną kartę. To ciekawe, ale ryzykowne. Raczej jeździć super po prostu.
Nie. Ewentualnie ekspansja terytorium też często jest i ulepszanie też często, ale może też się właśnie pokazać doradca. Ja szczerze z tych wszystkich opcji, no chyba jestem zmuszony wziąć ekspansję terytorium, bo nie mam żadnych murów. Może to błąd, może nie. Wiecie, nie jest to wielki problem. Okej, okay. Skoro tam będzie wojna, to tutaj dokładamy. I w sumie tam już po tamtej stronie armia jest przygotowana, doradca. Chyba właśnie trafił się trochę lepszy, bo dostaliśmy dodatkową kartę stróża, czym strażnika. Nie jest to nic super, powiem szczerze, no ale lepszy. Pod tym względem, że teraz oni będą dużo celniejsi w swoich rzutach tępymi dzidami. Dobra, najpierw garncarstwo, potem podatek, stróż, milicja. I zobaczymy, jak tam idzie tym razem wrogowie. Nic szczególnego. Swoją drogą powiem szczerze, że jeśli chodzi o tych doradców wojennych, chyba jednym z lepszych, którego moglibyśmy trafić, jest taki pewien od właśnie tych pikinierów, czy tam pajkratów, czy coś tak, czy tam spirratów, nie będę jak się nazywałem. Bo właśnie sobie on powoduje, że całkowicie mamy ten unieruchomienie przy dziganiu. Misjonariusz. Jeszcze go nie miałem nigdy tak naprawdę. Po prostu nie wylosował mi się, tak żebym go wziął. Ale zapowiada się być porządny, więc... warto byłoby go wziąć, dobra. Niech będzie tutaj, go damy. A, chwilą będzie jakieś modlitwy wygłaszał. Dobra, zboże. Idźcie szybciej, bo i tak nic nie zdziałam więcej. A, czyli on słonki zarzuca takie, po prostu. Ciekawe. Nie ukrywam, chyba i tak preferuję medyków bardziej. Szczurza tarcza. Z angielskiego Shieldred. Uwielbiam po prostu. Czy mi stać na oba? Niestety nie, ale Shieldred są moim zdaniem trochę ważniejsze niż, powiedzmy, kolejna wieża. Chociaż owszem, wieżę mógłbym niby teraz wtedy tu ulepszyć albo tam też postawić, no ale jednak. Ona kosztowała 81. Może zdążę nawet. Dobra, mamy wieżyczkę. Jak to wygląda? Znośnie. Dobra. Karta jakaś fajna. Pusznik, czyli crossbowrat. Powiedzmy, że zaryzykuję i to wezmę. I tak mam dosyć mocne te możliwości związane z... no, z budynkami. Dobra, Shieldred. I te dwa akurat przerobię na... no właśnie, na budynki. Dobra. Idźcie trochę szybciej, niestety zrobię to za późno. Mogę teraz ulepszyć mura. Ale nie będę ulepszył, najpierw trzeba tutaj rozprzestrzenić to trochę bardziej, chociaż... wiem, że to może był błąd, ale... jak powtarzam po raz dziesiąty, chyba. Jak po raz dziesiąty z tego, co siostra tutaj liczyła. No i ja gram, żeby pokazać, nie po to, żeby mieć jakieś nie wiadomo jakie osiągi. Chociaż tym razem chyba udałoby mi się przedstawić wam ten event związany z tym, że musimy przetrwać 10 rund w sposób pozytywny. Dobra, pikinierów tu jest wystarczająco dużo, to tutaj dołożymy. Jednego procarza, tutaj tam dwójkę. Domek czy złoto? No, oczywiście, że domek. W sumie wiem też, że... aha. I kolejna sytuacja. Kiepska, nie będę ukrywał decyzja, jeśli chodzi, jeśli ma się mało kart, w sumie nie mało, tylko niezbyt potężne jednostki, ale doradca może to właśnie rekompensować. Mamy berserkera. Bardzo potężna jednostka. W szczególności teraz, jak się mu lepszy. Dobra, bomba, super. Idź szybciej o te parę sekund. Scenariusze tutaj już mają, to dorzucimy go w to miejsce. Ser, ser. I trzeba teraz czekać, znaczy to będziemy wolne miejsca. Dobra, z tej strony idzie boss plujców, tutaj też boss plujców. Nic takiego wielkiego. Powinniśmy sobie naprawdę poradzić z tym od tak po prostu. Chociaż mimo wszystko szczury i tak giną. Dobra. Dobra, wściekł się. Na chwilę. I mamy skrzynię skarbów. Właśnie kolejny doradca, ale najpierw zobaczmy inne rzeczy.
fabryka. Podstawa. Podstawa, jeśli chcę mieć porządnie ogarnięte cokolwiek. Mhm. Okej, okay, tutaj jak to wygląda? Tutaj, dobra. Czyli dokładamy w to miejsce. I poproszę jakiś jeden budynek. Straż pożarna, mamy tu lepsze. I dobra. Nie będę ukrywał, aż dziwnie długo żyję. Dobra. Jak zwykle kupić, kiedy mi na to nie stać. Czy wy to widzicie? Znalazłeś drugi raz się zbrojownia pokazała. A mnie oczywiście nie będzie na nim stać, bo kupiec sobie pójdzie, zanim będą pieniądze. Chociaż... zrobię sporo ryzyko, ale dobra. Zbrojownia jest tego warta. Dwa do ataku dla każdej jednostki, to... niejednokrotnie jest to, powiedzmy sobie szczerze, zbawienne. Nawet, a szczególności jak się ma te rzeczy, które obniżają siłę ataku. I berserker padł. Tak, berserker. Dobra, zbrojownia, szybko, tylko nie chcę trzymać wszystkich cennych budynków z jednej strony. Berserkera odnawiamy. To. I w sumie jak już mam bombę, to wzywamy szybciej. Pokażę wam teraz, jak ona pięknie działa. A i właśnie, już się pojawiają nowi przeciwnicy, czyli łasice. Stawiam bombę. Wrogi idą. Po 5 sekundach, boom. Nic szczególnego. Dobra, domek nie ulepszony, to od razu tak, tak. Jednego kusznika. Powtarza tam. No i pomału by się chyba przydało pozbywać już właśnie kart milicji i innych takich. Chociaż w sumie mamy ich za mało, żeby jeszcze o tym myśleć tak na poważny. Na pewno jednego strażnika, dwie karty strażników, nie wiem na co mi są w ogóle. Dobra, milicja w sumie tutaj. 100 złota za wcześniejsze wywołanie. Miejmy nadzieję, że nie będziemy żałować. Szczurza tarcza. O Jezu, nie. Gorszego bossa chyba nie mogli sobie wymyśleć. No. No co za szczury. Udało mi się to odnowić, ale nie. Musieli być już za daleko. No całe szczęście. Nie jest aż tak źle, jakby mogło być. Dobra. Więc bijcie, zabijcie szybciej, bo chcę to odnowić wszystko. Ja bym się wydaje, bo trochę osłabili to wszyscy, te wszystkie jednostki i inne rzeczy, które ja posiadam. Bo kiedyś pamiętam, że mi aż tak szybko nie podały. A teraz cóż, nie wiem, może jakieś patch notes były od kiedy ostatnio grałem. Czy w sumie zmiany nie patch notes, tylko właśnie... Dobra. Efekty pracy są 25% szybsze. Albo ulepszy kartę. W sumie nie wiem co, ale chyba najlepszym wyborem będzie ulepszanie. No i ich, bo oni są moim takim trzonem obronnym. Nawet co to za zadanie? Mhm. Powiem wam szczerze, mam teraz chyba jedną z lepszych kart tak naprawdę. Kowal. Z której strony szedł atak? A, stay, dobra, to ulepszam mur szybko. I niestety nie stać mnie na postawienie publicznych łaźni. Poza miejsca chyba nie ma. O, niestety. Ale dobra, są ważniejsze sprawy, jak na przykład właśnie chociażby sam w sobie ten giermek. Taka prawda, zawsze stawiacie go w jakimś silnym murze czy coś. I ogólnie mówiąc, czekacie, on się potem ulepsza na kawalera, potem się ulepsza na... strażnika królewskiego, dajże. Zabójcza jednostka. I owszem, wiem, że można... No, kontynuując, wiem, że można tam trochę się bawić niby w te wszystkie rzeczy, na zasadzie wykorzystywania go w bitwie, ale... No ja tak powiem całkowicie szczerze, nie lubię go trzymać w bitwie, bo zawsze wtedy mi ginie. Dobra, jak tutaj mamy z armią? Znośnie. A teraz tylko miejmy nadzieję, że szybko się trafi to wszystko. Super. 5 z kart wojska, oczywiście domku nie można dostać, jak jest potrzebny. Też domku, domka, nie wiem, o, katapulta dostępna. Nie ma co czekać i bum. Mieszamy. Dobra, jest gdzieś jakieś miejsce na chałupę. Okej, okay, dobra, szczurza tarcza. Jak w sumie zwykle mówić shield rat, bo taka jest ich oryginalna nazwa, jak już powtarzam w angielskim. I proszę, ja to mówię, a pokażę tak
byle było. A tutaj nagle jest jakiś, nie wiem, zmienia się w jakiegoś mistrza i to widzicie, jak sobie radzę wspaniale. No, znowu to samo. Pewnie nie zdążą obronić mura. Teraz znowu padnie. Chociaż nie. No nie mówcie mi, że na 6 HP on przetrwa. Dobra, to chyba już zaraz nasz koniec. Po raz kolejny. Dobra. I co my tam mamy z tej strony jeszcze? Nie. O dziwo nic szczególnego, więc jeszcze może jest jakaś nikła nadzieja na to, że się uda. Jakiś... No, mam kawalera, super. Zaraz tam trzeba będzie zobaczyć co i jak, a póki co... Mhm. Mhm. A, tylko strzelcy pozostali. Super. Po prostu super. Kawaler oczywiście, jak widzicie, on jest dosyć potężny, ale i tak wolnie ryzykować. I dobra, ta bomba może jeszcze tutaj uratować mur, szczerze. Gorzej tylko z tym, że w sumie dalej nie ma tu żadnych oddziałów. Dobra, karta. Odzysk... Nie. Ruch? Nie mam miejsca. Trudno. To był akurat błąd, ale dobra. Mam na szczęście dużo złota, to widzicie. Mogę teraz przemieszać przedwcześnie kilkukrotnie. Wyprzedać się całkowicie ze złota, ale i tak z wszystkimi innymi rzeczami mogę to nadrabiać. No i miejmy nadzieję, że się uda jakoś to przetrwać. Znaczy tak, najgorsze co teraz może mnie spotkać w tym miejscu to zniszczenie tego muru. To całe wojsko przejdzie w to miejsce, no i niestety kawaler się z nimi zmiesza. Dobra. Jak zwykle kolejność pomieszana. Dobra. Jak mam tutaj? Nic. Standardowo. Dobra, zobaczmy, czy mi się trafi teraz jakieś może fartownie budynek, który mogę połączyć z czymś, co już mam. Wieża. Aż szkoda nie skorzystać w takiej sytuacji. Dobra. No idź, wróg. Dobra, co my tu mamy? Dużo złota, mógłby się przydać, ale nie. Ja muszę pomału... W sumie mówię, że muszę pomału coś, ale nie ma tak naprawdę co. A, czyli też idę, dobra. Czyli katapulta, może kogoś akurat trafi. Biuro Wildi. Nie. I to jest tak, ta strona też będzie potrzebowała trochę wsparcia, więc milicja to... Bomba, ser. Zobaczmy jak tu teraz sobie radzą. Nie wiem, tutaj zaplecie strzelców jest dosyć mocne, więc... Ludzie nie ma co się przejmować. Natomiast... No więcej milicjonariuszy z tej strony na pewno się przyda. W sumie patrz, no... Tutaj jest wszystko dosyć słabe na dół. Pieniądze albo karta domu. Nie no dobra, muszę już usunąć te karty milicji. Jakoś podkupywać u kupca czy coś mocniejsze. Minus 4 podatku, minus 2 mieszczurów. Minus 2 mieszczurów. I nie mogę obniżać podatku. O, co on tu ma? No nie, no. Liczę na pewno coś porządnego, ale nie. Gra musiała jak zwykle się ze mnie zaśmiać i dać mi strażnika. Dobra, to teraz skoro mamy przynajmniej później, to pikiniera trzeba ulepszyć. Misjonarza czy coś, nie wiem. Cokolwiek, po prostu musimy sobie jakoś poradzić. Ale już widzę, że to nie będzie łatwe. Oj, dobra, to już koniec. Teraz definitywnie. Nawet nie ma co mieć nadzieję na to, że sobie poradzimy. Chyba, że bomby jakimś magicznym trafem bym dostał kilka razy pod rząd, na... No się nie da, więc nawet nie ma co myśleć o tym. Dobra, mury ulepszone. I... Pora się po prostu przywitać z... No z zagładą.
Oni takie są w sytuacji najgorsze, pełno szamanów, którzy leczą, a on tam sobie stoi i niszczy wszystko. Ale no jak mówiłem, udało mi się raz na trudnym szamanem pokonać Jelasena, chyba to było na easy, nie ukrywając. Więc jakiegoś wielkiego doświadczenia nie mam z grą. No, więc teraz oczywiście tutaj znowu zniszczą. I to będzie na tyle chyba, mamy pół godziny materiału. Miejmy nadzieję, że zdąży się opublikować do tej 16:15 standardowo. I na tym było, zobaczyliście budowniczego, zobaczyliście kupca. Mówiłem, chcecie więcej, zapraszam do mnie na niego. No i to na obecnym tyle, trzymajcie się, hej!